Dzisiaj jestem. To trzecia wystawa malarstwa Doroty Panasiuk z Łukowa, którą można oglądać w Galerii Prowizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury. Pierwsza wystawa miała tytuł Co będzie jutro? Druga była Jutro, a dzisiaj właśnie jestem. Obrazy przedstawiają chyba moją już taką trochę większą świadomość. Jestem tu i teraz, co jest modne teraz, ale ja jestem rzeczywiście tu i teraz. Uwielbiam ten swój czas. To są prace z 2 lat. Widać zróżnicowanie kolorystyczne i te barwy, tą energię, którą czuję. I że zyskałam dużą samoświadomość. Że przedstawiają pewnie część mnie, jakieś takie etapy. No maluję 4. rok, ale maluję całe życie. Najlepiej mi się pracuje wieczorami oczywiście, zamykam się w swoich podziemiach, w swojej pracowni i w 100% temu się oddaję, odlatuję tam sobie i różnie czasem obraz powstaje przez tydzień, teraz z jednym się męczę, znaczy nie męczę może, podchodzę do niego ileś tam, bo to był akurat, zaczęłam go robić w trudnym czasie, no i nie wiem, chciałabym, żeby jak najdłużej mi starczyło tej energii, chęci i żebym zawsze miała taką radość z tego, co powstaje. Mam nadzieję, że każdy spojrzy sobie i zobaczy sobie coś, co chce zobaczyć. No i będą cieszyć oczy. Także wszystkich zapraszam, bo myślę, że warto. Wystawę malarstwa autorstwa Doroty Panasiuk można oglądać do 8 października.